Rozdział piąty. Koniec historii. Tak, był to rzeczywiście słupek jego własnego łóżka. Leżał we własnym łóżku, we własnym pokoju. A ucieszyło go bardziej jeszcze i prawdziwie uszczęśliwiło to przekonanie, ta pewność, że posiada swój własny czas i że wystarczy mu go na gruntowne zreformowanie swego życia. Będę żył, pamiętając o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, przyrzekał sobie wstając. Duchy trzech czasów pokonały mnie zupełnie. O Jakubie Marley, cześć i błogosławieństwo niebiosom i Wigilii Bożego Narodzenia za ich dobrodziejstwo. Składam im dzięki na kolanach, stary Jakubie Marley, tak jest, na kolanach. Był tak podniecony i tak ożywiony dobrymi zamiarami, że jego słaby, drżący głos nie odpowiadał sile przepełniających go uczuć. Łkał gwałtownie, a twarz jego zlewały obfite strumienie łez. — Są na swoim miejscu! — zawołał, całując kotary łóżka. — Nikt ich nie zerwał, nikt nie naruszył ich pierścieni. Są tutaj i ja jestem tutaj, a obrazy tego, co się zdarzyć mogło, mogą być rozwiane. Ja wiem, że one znikną, jestem o tym przekonany. Drżące jego ze wzruszenia ręce nie mogły sobie poradzić z ubraniem. Wdziewał rzeczy na wywrót, szarpał je, upuszczał, słowem wyprawiał z nimi istne awantury. Nie pojmuję doprawdy, co się ze mną dzieje, mówił śmiejąc się i płacząc jednocześnie, przy czym wdziewał skarpetki na ręce, stając się podobny do statui Laokona, opasanego wężami. Jestem lekki jak piórko, szczęśliwy jak anioł, wesoły jak student, oszołomiony jak pijak. Życzę wszystkim, całemu światu, wesołych świąt i pomyślnego nowego roku. Wiwat! Wiwat! W podskokach pobiegł do pokoju bawialnego i tam przystanął zdyszany. Wszystko w porządku, wołał, rozglądając się dokoła. Oto rondelek, w którym odgrzewałem swój kleik, oto drzwi, przez które wszedł duch Marleya, oto miejsce, gdzie siedział duch tegorocznego Bożego Narodzenia, oto okno, z którego patrzyłem na błądzące w powietrzu duchy. Wszystko w porządku, wszystko na swoim miejscu, wszystko prawda. Wszystko to się działo, ha! Z ust człowieka, który przez tyle lat się nie śmiał, śmiech teraz wydobywał się dziwnie. Był to jakby początek nieskończonego, radosnego śmiechu przyszłości. Nie wiem, którego dziś mamy, monologował Scrooge. Nie wiem też, jak długo przebywałem z duchami. Nic nie wiem. Jestem jak nowonarodzone dziecko. Ale mniejsza z tym, właśnie pragnę być dzieckiem. Wiwat! Jego okrzyki zostały przytłumione przez dzwony kościelne, które wydobywały z siebie najweselsze brzmienia, jakie kiedykolwiek zdarzyło mu się słyszeć. Ding, ding, don, bum, ding, ding, don, bum, ding, dong, ding, dong. Cudownie, wspaniale, zachwycająco. Pobiegł do okna, otworzył je i wychylił się z niego. Ani mgły, ani wilgoci. Jasny, pogodny, mroźny dzień. Jeden z tych, które rzeźbią i rozweselają duszę, pobudzając krew do energiczniejszego krążenia. Promieniejące słońce, jasne niebo, czyste powietrze, wesoły odgłos dzwonów. Wspaniale, zachwycająco. Co to dziś mamy za dzień? Zapytał przez okno małego chłopca w odświętnym ubraniu, który zatrzymał się przed oknem może dlatego, żeby się Scrooge'owi przypatrzeć. Co? Mruknął chłopiec mocno zdziwiony. Pytam, jaki dzień dziś mamy, mój chłopaczku? Powtórzył Scrooge. Dzisiaj? Oczywiście Boże Narodzenie, odparł chłopiec. Boże Narodzenie? Szepnął Scrooge. Więc go nie straciłem. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. Rozumie się, że mogą one robić wszystko, co im się żywnie podoba. Kto by o tym śmiał wątpić? Wiadomo, że są wszechwładne. Hej, pójdź tu bliżej, miły chłopaczku. Czego pan sobie życzy? Czy wiesz, gdzie jest sklep z drobiem, z bitym drobiem? O, tam, na rogu drugiej ulicy. Wiem, znam doskonale ten sklep. Mądry chłopak, szepnął do siebie Scrooge. Inteligentny chłopak, bardzo roztropny chłopak, a głośno dodał.
Nie wiesz przypadkiem, czy nie sprzedali tego wielkiego indyka, który wczoraj wieczorem jeszcze wisiał w oknie wystawy? Tego największego? Aha, tego tak wielkiego, jak nie przymierzając ja cały? Dowcipny chłopak, zdumiewający chłopak, zachwycał się Scrooge. Prawdziwa przyjemność rozmawiać z takim malcem. Tak, tak, mój koteczku, ten sam. Wisi tam jeszcze. Czy być może? Zawołał Scrooge uradowany. A więc biegnij i kup go. Pan sobie ze mnie żartuje, wzruszył ramionami chłopiec. Ależ nie, wcale nie żartuję, zapewniał Scrooge. Mówię najzupełniej serio. Idź, kup tego indyka i każ go przynieść tutaj, a ja wskażę, komu go należy doręczyć. Wróć tu ze służącym sklepowym, dostaniesz za to szylinga. Jeżeli się załatwisz prędzej i wrócisz za pół godziny, to dostaniesz całą koronę. Chłopiec pomknął jak kula. Chcąc wypuścić strzałę z mniejszą o połowę szybkością, trzeba byłoby znaleźć łucznika z niezwykle silną ręką. Pośle tego indyka mojemu pomocnikowi, szeptał do siebie Scrooge, zacierając ręce i uśmiechając się wesoło. Ręczę, że ani mu na myśl nie przyjdzie, kto mu go przysyła. Indyk jest co najmniej dwa razy tak duży jak mały Tim. Jestem pewien, że Bob nie będzie się gniewał za tę niespodziankę. To figiel, co się zowie. Napisał adres niezupełnie pewną ręką, zszedł na dół otworzyć drzwi i czekać tam na indyka. Gdy stał przed drzwiami, uwagę jego zwróciła kołatka. — Poczciwa! Będę cię kochał, dopóki życia mi starczy! — zawołał, głaszcząc pieszczotliwie kołatkę dłonią. Dziwna rzecz, żem nigdy przedtem nie zwrócił na nią uwagi. A jednak jak ona sympatycznie wygląda! — Dobra, kochana kołatka! Lecz oto indyk, hej! Daj go tutaj! Jak się masz, chłopcze? Życzę ci wesołych świąt! Indyk był w samej rzeczy ogromny. Trudno było nawet przypuścić, żeby tak wielki i ciężki ptak mógł się utrzymać na własnych nogach. Chyba nie. Złamałby się pod jego ciężarem jak dwie laski laku. Ale ty, przyjacielu, rzekł Scrooge, nie dodźwigasz go do Camden Town. Musisz wziąć fiakra, dorożkę. Mówiąc to, odliczył należność za indyka i za fiakra, a śmiał się przy tym nieustannie. Wróciwszy na górę i usiadłszy w fotelu cały spocony i zadyszany, wciąż się śmiał jeszcze. Niełatwo mu przyszło ogolić się, ponieważ ręce mu drżały, a wiadomo przecież, że ta czynność wymaga wielkiej uwagi nawet wtedy, kiedy się ją wykonuje podczas tańca. Ale gdyby nawet odciął sobie brzytwą kawałek nosa, to i wówczas nie straciłby dobrego humoru. Zalepiłby rankę plasterkiem gumowym i nie myślałby więcej o niej. Ogoliwszy się, przywdział najlepsze ubranie i wyszedł przejść się nieco. Ludzie już wyroili się z domów i snuli się tłumnie, weseli, ożywieni, zupełnie tak samo jak wtedy, kiedy odbywał wędrówkę po ulicach Londynu z duchem tegorocznego Bożego Narodzenia. Z założonymi w tył rękoma Scrooge szedł zwolna, patrząc na wszystkich z wesołym uśmiechem. Miał tak sympatyczną minę, że trzech czy czterech jego mościów, już w dobrych humorach, zaczepiło go słowami – Dzień dobry, ser! Życzymy wesołych świąt! Scrooge często potem zapewniał, że nigdy w życiu nie słyszał słów, które by równie przyjemnie brzmiały. Przeszedłszy kilka kroków, spostrzegł idącego naprzeciw poważnego jego mościa, który odwiedził go wczoraj w kantorze, zapytując – firma Scrooge i Marley, jeżeli się nie mylę. Scrooge doznał uczucia wstydu na myśl, że ten jegomość obrzuci go pogardliwym wzrokiem, lecz jednocześnie zrozumiał, jak powinien postąpić. Zbliżył się przeto do niego, chwycił za obie ręce i ściskając je rzekł – Witam pana, jakże zdrowie. Spodziewam się, że kwesta wczorajsza udała się pomyślnie, nieprawdaż? Pański sposób myślenia jest wysoce szlachetny, zaszczyt panu przynosi. Życzę panu wesołych świąt. Pan Scrooge. Tak, to moje nazwisko. Niech mi będzie wolno usprawiedliwić się przed panem. Otóż, czybym nie mógł prosić pana... Tu Scrooge coś mu szepnął do ucha. Czy ja dobrze usłyszałem? Zawołał tamten oszołomiony. Drogi panie Scrooge, czy pan to mówi serio? Najzupełniej serio, najzupełniej, zapewniał Scrooge. Ani pensa mniej. Nadmienię jeszcze, że płacę stary dług, więc mogę się spodziewać? Ale
Drogi panie, odpowiedział jegomość, serdecznie ściskając dłoń Scrooge'a, nie wiem doprawdy, jak mam panu dziękować za tak hojną ofia, ani słowa o tym, przerwał Scrooge. Bardzo pana proszę, niech to zostanie między nami. Zechce mnie pan tylko odwiedzić? Czy mogę na to liczyć? Ależ z całą pewnością, zawołał skwapliwie poważny jegomość. Nie ulegało wątpliwości, że ma szczery i niezłomny zamiar jak najrychlej złożyć wizytę Scrooge'owi. Dziękuję panu, rzekł Scrooge. Nieskończenie jestem panu wdzięczny. Do miłego widzenia. Wszedł do kościoła, potem przeszedł kilka ulic, uważnie obserwując spotykanych ludzi. Głaskał pieszczotliwie główki mijających go dzieci, wypytywał i obdarzał żebraków, zaglądał do suteren i w okna mieszkań parterowych. Wszystko mu się nadzwyczajnie podobało. Nigdy nie przypuszczał, że zwykła przechadzka mogła dostarczyć tyle przyjemności. Po południu skierował się ku dzielnicy, w której mieszkał jego siostrzeniec. Kilkanaście razy przeszedł przed domem, zanim odważył się wejść do sieni i zapukać do drzwi. — Czy pan w domu, moje dziecko? — zapytał służącą, młodą i ładną dziewczynę. — W domu, panie. — Gdzie jest? — W jadalni razem z panią. — Niech pan pozwoli, zaprowadzę. — Dziękuję ci pięknie, dziecko. Sam pójdę. Pan twój zna mnie dobrze. To rzekłszy, Scrooge zbliżył się do jadalni, ostrożnie nacisnął klamkę i wsunął głowę przez uchylone drzwi. W tej chwili właśnie odbywał się tam przegląd świątecznie zastawionego stołu. Małżonkowie dokonywali tej czynności bardzo skrupulatnie, jak przystoi na młodą parę, która jest zwykle na tym punkcie bardzo drażliwa i pragnęłaby pod tym względem stać ponad wszelką krytyką. — Fred! — szepnął Scrooge. Siostrzenica Scrooge'a drgnęła, jakby wstrząśnięta niewymownie przykrym uczuciem. Gdyby Scrooge był zauważył, że siedziała w wygodnym fotelu ze stołeczkiem pod nogami, przypatrując się z całą uwagą nakryciu, nigdy nie ośmieliłby się jej zaniepokoić w ten sposób. — Kto tam? — krzyknął Fred. — Któż u Boga? — To ja, twój wuj Scrooge. Przychodzę zjeść z wami obiad. Czy mogę wejść? — Czy może wejść? — Także pytanie. — Scrooge powinien był podziękować Bogu, że siostrzeniec z radości nie urwał mu ręki przy powitaniu. Po upływie 10 minut Scrooge czuł się tutaj jak we własnym domu. Niepodobna sobie wyobrazić coś serdeczniejszego nad przyjęcie, jakiego doznał. Żona Freda nie dała się wyprzedzić mężowi, jak również Topper, owa mała, pulchna siostra żony Freda i zresztą wszyscy goście, którzy się kolejno zjawiali. Zachwycające było całe towarzystwo, zachwycająco się bawili, zachwycająca harmonia panowała w tym kółku. Szczęście, prawdziwe szczęście. Nazajutrz jednak Scrooge udał się do kantoru. Wstał wcześnie, wcześniej niż zwykle, gdyż pragnął koniecznie złapać Boba na spóźnieniu. Bardzo tego pragnął. I udało mu się to. Miał tę przyjemność. Zegar wybił 9, Boba jeszcze nie było. Kwadrans po 9, jeszcze go nie ma. Spóźnił się o całe 18,5 minuty. Scrooge otworzył szeroko drzwi do swego pokoju, aby widzieć, jak Cratchit będzie się przemykał do swej wyziębionej komórki. Bob już w sieni zdjął kapelusz i szalik, a otworzywszy drzwi, w jednej chwili usiadł na swoim stołku i pióro jego zaczęło tak szybko biegać po papierze, jakby chciało dopędzić ubiegły czas. — A to co? — burknął Scrooge, starając się swemu głosowi nadać ton jak najbardziej surowy. — Jak można tak się opóźniać? Co pan sobie myśli? — Istotnie, winien jestem — szepnął pokornie Cratchit. — Bardzo pana przepraszam za spóźnienie. — Spóźnienie — burknął znów Scrooge. — Ja sądzę, że to porządne spóźnienie. Proszę tu do mnie. Przecież zdarzyło się to tylko raz w ciągu całego roku, usprawiedliwiał się Cratchit, wychodząc ze swej nory. Nie powtórzy się to więcej, zapewniam pana. Wczoraj zabawiłem się trochę. Wszystko to bardzo pięknie, przerwał mu Scrooge. Muszę jednak oświadczyć panu, że wcale nie myślę dłużej znosić czegoś podobnego, dlatego ciągnął dalej, zeskakując szybko z krzesła i dając Bobowi takiego kuksańca, że aż się zatoczył do swej komórki. Dlatego podwyższam panu pensję. Bob
Przerażony, rzucił się do linii leżącej na kantorku. Miał zamiar, uzbroiwszy się w nią, schwycić Scrooge'a za kołnierz, zwołać ludzi z ulicy i przy ich pomocy wpakować pryncypała w kaftan bezpieczeństwa. Lecz do tego nie doszło. Życzę ci wesołych świąt, Robercie, odezwał się Scrooge tak poważnie i tak serdecznie, że nie można było wątpić o szczerości jego słów. Tym bardziej, że jednocześnie poklepał Boba po ramieniu z poufałością dobrego przyjaciela. Z całego serca pragnę, aby święta tegoroczne wynagrodziły ci wszystkie święta dawne, któreś ze mną spędził. Tak jest, Robercie. Podwyższam ci pensję i wszelkich starań dołożę, aby postawić na nogi twoją rodzinę upadającą z przepracowania. Rozpatrzymy tę sprawę dziś po południu, przy szklance gorącego grogu. A teraz, Robercie, rozpal porządny ogień na kominku i nie żałuj węgla. Scrooge zrobił więcej niż obiecał. Co zaś do maleńkiego Tima, który wcale nie umarł, Scrooge był odtąd dla niego drugim ojcem. Zmienił się zupełnie. Odtąd był tak dobrym przyjacielem, tak dobrym chlebodawcą, tak dobrym człowiekiem, jakimi bywali dobrzy ludzie za dobrych, starych czasów, w dobrym, starym kraju, w dobrym, starym mieście, na dobrym, starym świecie. Niektórzy szydzili z tej zmiany, lecz on nie zwracał wcale na to uwagi. Miał tyle rozumu, że wiedział, iż wszystko dobre na świecie zawsze jest przedmiotem szyderstwa ze strony pewnego rodzaju ludzi. Ponieważ tych ludzi należy uważać za ślepych, Scrooge sądził zatem, że lepiej, aby ich kalectwo ujawniało się w postaci zmarszczek dokoła oczu, wywołanych ustawicznym wyśmiewaniem się z bliźnich, niż w jakiej mniej przyjemnej postaci. Jego dusza była pełna pogody i wesela. To mu zupełnie wystarczało do szczęścia. Z duchami już więcej nie miał żadnych stosunków, natomiast pozawiązywał stosunki z ludźmi, podtrzymywał je usilnie, a całe jego życie toczyło się wśród dobrych uczynków. Jakoż mówiono potem o nim, że nikt tak przykładnie nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia jak on. Życzę wam z całej duszy, żeby tak samo o was mówiono, czytelnicy, o mnie i o wszystkich, a wtedy, jak to pięknie powiedział maleńki Tim, Bóg będzie błogosławił wszystkim i każdemu z osobna. Koniec. Czytał Jan Staszczyk.